Hi guys! Witajcie na moim kanale. Sorry, ja jem kebaba. W każdym razie, słuchajcie, to jest vlog, gdzie ja was zabieram do Meksyku. Ja przez ostatnie 2 tygodnie unikam mówienia komukolwiek, gdzie ja lecę, bo ja do Meksyku. Nie umiem tego odmienić, ale chyba do Meksyku. W każdym razie lecimy. Lecimy z fagaciorem. Nie chcę, żeby to zabrzmiało, jakby była niewdzięczna, ale powinnam o wiele bardziej się ekscytować, a w głowie mam tylko jedno, a mianowicie to, że wybrałam dosłownie najgorszy możliwy tydzień na taki wyjazd, jaki mogłam wybrać w całym roku, bo jest to wielki tydzień. Nie dość, że wielki post, ogólnie jest coś takiego jak post, to jest przed świętami, to jest czas, kiedy my odmawiamy sobie, chrześcijanie, odmawiamy sobie przyjemności, staramy się zbliżyć do Pana Boga i staramy się pokazać, że właśnie nasze ciało nie dominuje nami, tylko nasza dusza. Odmawiamy sobie różne przyjemności i wielki tydzień to jest taki finał tego, to jest taki okres, gdzie najbardziej intensywnie się to wszystko przychodzi i odmawia się dużo przyjemności, czyli ja ogólnie nie powinnam nam lecieć, nie będę tańczyć, nie będę śpiewać, nie będę pić alkoholu. O, co boli fagacior. Say hi to the vlog. Hi. Więc ja nie będę imprezować ani się tutaj poić alkoholem. A chciałabym się położyć na plaży i wypić drinka. Anyway, wiesz co, po prostu pochłonimy trochę słońca, zeżremy guacamole i tacosy, porobimy ładne zdjęcia, odpoczniemy trochę, więc na to się cieszę, nie mogę się doczekać. Boli mnie to, że święta też nie będę związać z rodziną. Ja nie wiem, jak ja zabukowałam to. Myśmy poszły do biura podróży i po prostu tak, bierzemy. I w ogóle jakby nie zanalizowałyśmy tego czasu. W każdym razie jestem już spakowana i nie mogę się doczekać. Jest 22:42. Ja około 2 w nocy jadę do fagaciora i potem jedziemy już na lotnisko. Proszę, dowód na to, że jestem spakowana i gotowa. W ogóle patrzcie, zrobiłam dzisiaj sobie paznokcie. W godzinę ten pan mi zrobił. W godzinę i kosztowały 85 zł. Ja jestem w szoku, naprawdę. A teraz jesteśmy w moim kimlu, ja muszę jeszcze spakować kosmetyki i potem będziemy. Czekajcie, ja mam wręcz. Ja przed chwilą wam powiedziałam, że ja nie tańczę w poście. Nie chcę pośmiać, bo tutaj obok jest pełno ludzi. Ja się przed chwilą obudziłam. Jesteśmy w Paryżu. Ja nic nie nagrywałam. Była ciężka noc. Wzięłam drzemkę. Agata dalej śpi. Pokażę wam Agatę. To jest Agata. Czeka nas teraz samolot do Cancun. 10 godzin lotu. I mamy właśnie teraz przesiadkę 6 godzin w Paryżu. Też wyspana chyba. Nie? To jest Agata. O, to ty jesteś ta od tego? Mm-hmm. O shit. Ja lecę z gwiazdą na wakacje! Ej, zrobisz mi darmowy koncert w tym kraju? Nie. Nie ma nic za darmo w tym kraju. To była jedna z lepszych drzemek mojego życia, naprawdę. Wiesz, ja się czuję teraz, jakbym ja mogła iść na walkę. Ja się tak dobrze czuję, ja bym mogła iść wszędzie. Wiesz, ja zrobiłam, bo jeszcze mam, że mi coś się ukradło, więc siedziałam sobie w stanie. Telefon tak spłonął. Ja też mam, że mi ukradną. Ja się pogodziłam z tym, bo słuchajcie, kupiłam nową kosmetyczkę. I byłam już w mojej głowie, byłam już przygotowana, że ktoś ją weźmie i miałam to gdzieś. Ważne, że śpię. W każdym razie, dobra, my lecimy teraz na Paryżu i czekamy teraz na Cancun. Chodźmy do Cancun. Idziemy coś zjeść. Okej, słuchajcie, szybki taste test. Blueberry, jagodowy donut. Jeśli mnie znasz, to wiesz, że uwielbiam jagodę, więc oczekiwania mam wysoko, bardzo wysoko. Dobre? O kurde. Mhm, bardzo dobre. Fajne, no? Słuchajcie, jest fagacior, nie? Przypomnijcie sobie, co ona wczoraj powiedziała, jak ja się jej spytałam o darmowy koncert. Roll the clip. Nie ma nic za darmo w tym kraju. Nic za darmo! I teraz słuchajcie, co Agata chce. Co ty chcesz, Agata? Exactly! Ona chce szydeczkę do zębów. Więc daj mi słowo, że ty mi za tą szydeczkę zrobisz darmowy koncert. Oh shit! Mam super outfit! Oh! Ciało jak butelka Coca-Cola. On chciałby iść do syta jak McDonald's. Lubię tylko twardy, gości, stara szkoła. Nie jestem baby virgin. Oh shit. Madonna, nawet mi tu trąbę, jak usłonia. On to robi nawąchany Maradona. A jak ciągle błyszczę, na salonach!
Patrzcie w ogóle, jaką koszulkę wczoraj kupiłam. Nie jest w moim stylu i nie wiem, czemu ją kupiłam, ale... Dzisiaj spędzicie z nami dzień, jestem tutaj z Fagaciorem i byłyśmy już na śniadaniu. Ja teraz zrobię szybkie Get ready with me w Meksyku! I pójdziemy się opalać i trochę popływać. Najpierw muszę umyć zęby. W ogóle jak to się stało, że my jesteśmy w Meksyku? Nie ma jakiejś głębszej historii. Ja przed walką, Kata do mnie przyszła i mówi, musimy lecieć na wakacje. My w ogóle do Meksy... Ja nie umiem dobrze odmawiać. Do Meksyka, do Meksyko, na Meksyk. Chcieliśmy przylecieć już dawno, jak planowałyśmy Dominikanę. Cieszę się, że możemy tutaj być. Ja w ogóle przed chwilą dostałam okres. Zawsze na wakacjach dostaję okres. Zawsze. Ja nie jestem a tampon type of girl. Ja nie używam tamponów, ja używam podpaski. I zawsze na wakacjach muszę się nauczyć na nowo wkładać tampony. I będę pływać w tych tamponach i wszystko. First thing we're gonna do, nałożymy sobie eye patches. Czy ja kupiłam te eye patches? Nie wiem, jak się mówi eye patches po polsku. Płatki pod oczy, tylko po to, żeby fajnie się czuć tutaj na wakacjach. Bardzo możliwe, ale są podobno dobre. Nie wiem, co eye patches mają w sobie, ale zawsze jak je nakładam, czuję się bardzo fancy i taka ogarniająca życie. Naprawdę, czuję jakbym była bizneswoman i matką i wszystko razem i wstałam sobie rano i nałożyłam sobie to i teraz idę pić kawę i zjeść owocki i owsiankę. Pokażę wam, jak wygląda nasz pokój teraz tutaj w Meksyku. This is the bathroom. Tak. O, teraz widzicie mój pełną koszulkę. Wytargowałam w ogóle. 50% mniej zapłaciłam niż ten pan chciał, bo on chciał $40, a ja w końcu tam dałam 20. To jest moja strona, to jest strona Fagaciora, jak widać. Tutaj jest toilet, prysznic. Tu z góry widać wszystko. Tutaj jest taka mgła, że nie widać jak się kopie, ale tutaj widać, więc tego ja się trochę bałam. W każdym razie tutaj są jakieś szafy, tutaj są nasze walizki. Patrzcie, jakie ogromne łóżko. My z Agatą nawet nie zbliżamy do siebie w nocy. Ona jest tutaj po tej stronie. Stop! Ona jest tutaj po tej stronie, ja tutaj po tej i tu spokojnie jeszcze dwie osoby by się zmieściły. Więc jakby były jeszcze jakieś dwie dziewczyny fajne, luźne, normalne, to zapraszamy, bo my ogólnie szukamy koleżanek. W każdym razie tutaj kanapa. Pani z recepcji mówiła nam o tej kanapie, jakby któraś z nas miała na niej spać, bo łóżko jest za małe. Nie wiem dlaczego, ale to było dziwne. Ogólnie bardzo cute vibe, taki jasny taras. I patrzcie, a Agata, musimy wziąć jeszcze tą kąpiel tutaj. Tutaj patrzcie, jest wanna, jacuzzi chyba? I tak jest nasz widok z balkonu! Chce mi się płakać za każdym razem, jak wychodzę. Naprawdę, tutaj jest ciepło, ładnie, dobre żarcie. Jest bardzo fajnie. Żelki zdjęte. Najpierw nałożymy sobie patrzcie, jakie to jest fajne! Zobaczyłam to na TikToku. Ja w ogóle cały czas mam problem z tym, że widzę coś na TikToku i muszę to kupić. Kupiłam to w Sephorze, to jest z marki Super Goop i to jest SPF 50 w sticku, który można nakładać też na makijaż. I o, to ma taką fajną konsystencję i daje taki fajny glow. Teraz czas się ubrać, bo tak raczej nie pójdę. Chociaż jak ja mam okres, to ja mam ochotę iść tak ubrana. Fagacior znalazła tampon z aplikatorem, więc będziemy go teraz... Nie lubię, bardzo nie lubię. Jest to dziwne i... Potem jak on już jest w środku, to już jest spoko, nie czuję tego, ale no... I'm a virgin, żartuję. Ale dobra, idę włożyć, zaraz do was wracam. Jeszcze raz od tej sytuacji. Włożyłam, ale jestem prawie że przekonana, że włożyłam jeszcze część plastiku, który miałam wyciągnąć, bo wyszła jedna część plastiku, ale nie wyszła druga część, ale nie czuję jej, ale na 90% jeszcze mam coś do wyciągnięcia. Włożyłam ten tampon, ale faktycznie on był cały z tym plastikiem, ja nie wiem jak ja to wcisnęłam, w sensie część tego plastiku wyszło, a druga część cała tam była i musiałam go całego wyciągnąć i założyłam podpaski i czuję się o wiele lepiej, ja nie wiem, jak... Dobra, ale musiałaś kupić jakieś tampony, bo ja chcę jeszcze pływać. Ubieram strój i lecimy. Ubrałam coś takiego, zamówiłam to online, nie przymierzałam tego wcześniej. Agata mówi, że to nie jest do kąpania, bo to jest ogólnie strój i na to jest takie coś. To jest taka siateczka, więc w teorii można się w tym kąpać i ja będę chciała się w tym kąpać, bo mam okres i nie chcę mi się otwierać. Przesunęliśmy sobie tutaj leżaki, żeby być trochę bliżej basenu i będziemy się zaraz opalać. A potem, jak będzie nam za gorąco, to przyjdziemy pływać. Zobaczcie, jak tutaj wygląda. Zobaczcie, jak ładnie tu jest. Dzisiaj, ale nie ma wiatru, więc jest o wiele bardziej gorąco. O, teraz akurat zawiał wiatr. Jak jest wiatr, to jest lepiej, ale dzisiaj mało tego wiatru. Ja ogólnie wstydzę się bardzo nagrywać przy ludziach, ale próbuję to przełamać tutaj na tych... O, patrzysz, jakiś pan na mnie właśnie. Próbuję to przełamać teraz w wakacjach, bo sobie wkręcam, że nikt mnie tutaj i tak nie
poznają, już ludzi raczej nigdy nie zobaczę na oczy, więc sędzę na siebie. Ej, słuchajcie, dobra, wchodzimy do wody. Ja włożyłam sobie tego tampona, ale go czuję, więc ja nie wiem, czy mam go dobrze włożone. Mam nadzieję, że mi nie wypadnie tutaj w wodzie. Trzymam kamerę bardzo wysoko, żebyście się nie utopili, bo mam jedną kamerę i tylko jedną kartę i nie mogę was stracić. Nie jest zimno w tej wodzie. Zimno? Nie jest ciepło. Pływam! Co to było? O, o! O, p***! O! Dobra, pójdę. Słuchajcie, Agata poszła do toalety. Zaraz idziemy zagrać w taką grę, gdzie karą będzie... To jest taka szybka gra, zobaczyłam na TikToku. Gdzie karą będzie wrzucenie do wody. Agata rano mówiła, że weźmie udział, a teraz mówi, że nie, bo się boi skoczenia do wody. W każdym razie ja dalej biorę udział. Ja nie mogę wpaść do tej wody, ja teraz się fajnie wygrzałam na słońcu i odpowiem na wszystkie pytania, bo ona będzie mi zadawać pytania, jak nie będę znała odpowiedzi, to ręcznik i ja wkładamy do wody. Zobaczycie, odpowiem na wszystkie pytania. Dostanę trzy pytania. Watch this. Pierwsze pytanie z kategorii influencerzy. Wymień trzy pary influencerów. Julia Kustera i Filip, Frizz i Versov, Marcin Dubilinatsu. Dobra. Yes! Okej, okay, dobra. Kolejne pytania. No? Wymień trzy marki luksusowe. Chanel, Gucci, Dior. Dobra. I ostatnie pytanie. To? Kiedy mam urodziny? Ty? Tak. 17 październik. Sierpnia! O, bagaż go, ja cię prawie wciągnęłam ze mną w ogóle, miałam taki odruch. Byś kamerę utopiła. A tak dobrze mi szło, prawie miałam z tą noce. Mam teraz szybko na taki randomowy pomysł, trochę z dupy, ale dobra. Jestem ciekawa Agaty reakcji. Mianowicie, ja bardzo, bardzo rzadko kłamię. U nas znowu się mówi o kłamne, więc mi ciężko zawsze ten. W każdym razie bardzo, bardzo rzadko kłamię. Staram się nigdy nie kłamać, to jest grzech i naprawdę stronię od tego. Agata dobrze o tym wie. Chcę teraz zacząć, to będzie taki mini prank, ale bardziej po prostu chcę zobaczyć jej reakcję, że usiądę przed kamerą i zacznę wam opowiadać jakieś kłamstwo, totalnie w sensie opowiadać o naszej podróży, na przykład coś, co się stało w samolocie, to będzie totalnie wymyślone i chcę zobaczyć, czy Agata podłapie i pozwoli mi kłamać. Spróbuję też ją zaprosić do tego kłamstwa, żeby ona też zaczęła coś dopowiadać do historii i jestem ciekawa, czy ona, wiecie, powie lekcji, co przecież tak nie było, albo też powie no tak, faktycznie i jeszcze to i to, zobaczymy. Najpierw będę sama w łazience i będę wam opowiadać to kłamstwo tak głośno, żeby ona to słyszała. Zobaczymy, czy ona zapyta, the fuck, Lexi, co ty gadasz? Czy po prostu pozwoli mi dalej kłamać. Ja jeszcze nagram takie szybkie get on ready with me, dobra? Jak coś. Okej, więc najpierw ja używam tego kremu. W ogóle słuchajcie, muszę wam opowiedzieć, ja wam w sumie tego jeszcze nie mówiłam, ale jak byłyśmy w samolocie tym razem, siedziałyśmy obok siebie i obok nas siedziała jeszcze taka para. Która miała małe dzieci. I te dzieci były tak niegrzeczne, one się biły, one dosłownie zaczęły... Nie dość, że siebie biły, to jeszcze tą mamę zaczęły bić i ta mama była tak wkurzona, że ona wyżywała się trochę, można powiedzieć, na tym ojcu, który potem miał pretensje do Agaty, nie wiem, w ogóle to było strasznie dziwne. Wydaje mi się, że... Co? No, wydaje mi się, że po prostu... Nie wiem... Ja nie rozumiem, my zawsze mamy jakieś dziwne sytuacje w samolocie i w pewnym momencie ta matka tak się wkurzyła, że po prostu posadziła to dziecko na kolanach Agaty i co ty potem zrobiłaś? Co? Co ty po... z tym dzieckiem? Po... Nie no, serio mówię, Agata. Bro, it's for the YouTube video. Suma summarum, fagacior. Nie dostała, no! Nie pozwoliłaś mi kłamać. Sama też nie chciałaś kłamać, wymyślać content sztuczny. Ale to była prawdziwa historia, że oni byli bardzo dziwni ci ludzie. No była taka para, no w sensie... Znajdź się obowiązek sznurem. Przestań! Ale nie, ogólnie, słuchaj, chciałam zobaczyć, na początku mówić prawdę i zobaczyć, czy ty po prostu mnie przyłapiesz, nie? I powiesz, Lexi, co ty gadasz? Więc fajnie, że zainterweniowałaś i potem też nie dałaś się wciągnąć w to, nie? Cool, high five!
Nie wiem, na czym myśmy skończyli, ale zabieramy was teraz na hotelową kolację. Zapraszamy. Najgorszy rodzaj jedzenia tutaj, ja uważam. Francuska? No. Ja to cały dzień mówię, że boję się kuchni francuskiej, a ona cały dzień mówi, nie, będzie super, nie będzie no, super. Bo nie będzie źle, ale jest to jakby najgorsza chyba możliwa tutaj, no bo ja... jest włoskie, jest japońskie, jest... Tak, w ogóle ja zdałam sobie sprawę, ja nie umiem wymienić ani jednego dania francuskiego, oprócz ślimaku. Więc jestem bardzo ciekawa, co nam dzisiaj zaserwują. Jesteśmy bardzo głodne, wiecie, byliśmy dzisiaj na wycieczce i pan przewodniczący mówi: nie chcę was urazić, ale wyglądacie jak influencerki. Potem powiedział coś w stylu: teraz idziemy w takie miejsce i można zrobić zdjęcia, więc fajnie dla influencerek, czy coś takiego, wiesz o co chodzi? TikToki można tam ponagrywać. Zostałeś jedną bullied, a jak się zapytał, czy jesteśmy influencerki, powiedziałyśmy, że no. Ale potem jak jakaś rodzina się spytała, to się flexowałyśmy i pokazywałam zdjęcia z walk. To nie jest za dobre, to ja, bo jestem bardzo głodna po całym dniu wycieczki. I my tak sobie gadamy, że no, zamówimy ratatouille, ale jedno na spółę. Po czym przychodzi tu takie malutkie jedzonko i ta zupka tylko do połowy pełna i my tak się na siebie patrzymy, a tutaj pani, maybe two. Zamówiłam cebularz, uwielbiam cebulę, ale jednak nie w zupie, jeśli to tak smakuje. Dziwnie to smakuje. Okej, ja nie chcę narzekać, bo jestem strasznie głodna i jedzenie to jest jedzenie, ale ja nie lubię takiego wycudawiania. Ja bardzo chciałam ziemniaki. Myślałam, żeby i było napisane, że ziemniaki. Ale te ziemniaki wyglądają tak. Czemu oni po prostu nie mogli wydać ziemniaków, jakieś purée, cokolwiek? Patrzcie to. Wiecie, co to jest? Ratatouille! To jest z tej bajki o tym szczurze, co gotował. Ja całe dzieciństwo bardzo, bardzo chciałam to zawsze spróbować. I dzisiaj jest ten dzień! Fajne. Nie umiem opisać czemu, ale fajne. Okej, ja będę kończyć tego vloga, ale proszę, jeszcze poczekaj, wysłuchaj. Mam wiadomość do was. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, że jesteście. Naprawdę strasznie doceniam to. Każdą jedną osobę, naprawdę. Ostatnio był dziwny czas dla mnie. Ten czas spowodował, że doceniam każdą małą rzecz, więc ja może i nawet dobrze, że tak było ostatnio, bo naprawdę bardzo, bardzo dziękuję za was. Kocham was i mam nadzieję, że będę mogła jakoś oddzięczyć się wam. Widzę te DM-y od was i czytam wszędzie. No, czuję się, jakbym część z was znała, naprawdę. Czuję bardzo duże wsparcie od was. Gadam już jakieś głupoty, powtarzam się, ale bardzo, bardzo dziękuję, że jesteście i że mam takie szanse przylatywać w takie miejsca i zwiedzać i robić takie rzeczy, więc naprawdę thank you guys so much. Bye!